Witajcie serdecznie. Cześć, cześć. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Poczekam sobie chwileczkę na Was. O, widzę, że już dołączacie. Cześć Gosia. Cześć Doris. Dajcie mi znać, czy słychać i widać wszystko. Tradycyjne pytanie na wstęp. Ja sobie tą kamerkę trochę poprawię, słuchajcie, bo widzę, że coś tu jest nie ten. Dobry, dzień dobry, witajcie. Oj, słuchajcie, próbuję to jeszcze troszeczkę ustawić, więc może Was chwileczkę począć. Dobra, chyba to zostawię. Więcej już tu nic nie poprawię. Witam, dobry wieczór. Cześć Kasiu. Cześć Kasiu, cześć Krysiu. Dajcie znać, czy słychać i widać. Wszystko jest ok, pisze Doris. No to super. W takim razie chyba wszystko widać i słychać. Dobra, to będziemy zaczynać. Ja się Wam szybciutko przedstawię. Ja się nazywam Ania Rokicka i dzisiaj sobie zrobimy czekoladownik tutaj na fanpage'u strony. Fanpage'u sklepu Scrap & Me. Czekoladownik taki, jak widzicie tutaj na stole u mnie leży. Inny niż taki, jaki znacie dotychczas. Tą bazę sobie, słuchajcie, stworzyłam sama. I w ten sposób wyciąga się tą czekoladkę. Pokażę Wam kolekcję, z jakiej będziemy pracować. Jest to kolekcja Blooming Magnolia. Starsza kolekcja już od Scrap & Me. Cześć Regina, cześć Maryla. Kolekcja różowo-beżowa. Bardzo ładna, jeden fajny taki zielony arkusz. Na odwrocie okładki mamy karty, mamy te koła z kwiatami i takie fajne dekory oraz super napisy. Arkusz numer 1. Nie będę już opowiadać dużo o tej kolekcji, bo to nie jest nowa kolekcja. Szybciutko ją Wam tylko pokażę. Arkusz numer 2. Fajne paski. Numer 3. Z tego arkusza korzystałam, tworząc ten czekoladownik. Go mam tutaj na przodzie. Cześć Sylwia. Arkusz numer 4. Numer 5. I 6. Te łączki są cudowne. Arkusz numer 7. Z tego arkusza też tutaj korzystałam. Teraz będę starała się wykorzystać ścinki, które mi zostały. I numer 8. Cześć Ania. Numer 9. Tu takie większe kompozycje kwiatowe. 10 to ta soczysta zieleń, o której Wam mówiłam. Hej Irenko. Numer 11. Ten arkusz bardzo mi się podoba. I numer 12. I ten też bardzo mi się podoba. Oczywiście do kolekcji są również kwiaty, które ja już mam wycięte, więc nie pokażę Wam ich w całości w arkuszu, ale kwiaty do kolekcji są. Ok, odkładam na bok. Co będziemy dzisiaj potrzebować? Będziemy potrzebować oczywiście papier bazowy. Ja mam biały papier bazowy w gramaturze 250 lub wyższej. Papier skrapowy oczywiście, ja będę korzystać prawdopodobnie z tych dwóch ścinków.
Myślę, że to wystarczy, żeby okleić mój czekoladownik. Będziemy potrzebowali z narzędzi, słuchajcie, nożyk, ołówek, nożyczki, kości do bigowania. Ja tu mam jeszcze radełko i szpikulec. Mam taki dziurkacz zaokrąglający rogi. Tutaj w tym miejscu sobie je zaokrąglę. Cześć Justyna. Oczywiście klej. Ja będę korzystać z takiego urządzenia do robienia dziurek, z takiego krokodyla. Zaraz Wam też, później Wam też to wytłumaczę, o co chodzi. Mam przygotowane kwiaty, piankę dystansową. Mój czekoladownik zapina się na magnes, więc oczywiście mam przygotowane też dwa magnesy. Zaplątały się. Są tutaj. Mam, słuchajcie, taki nit, kawałek białego sznurka i jedną tekturkę. I troszkę koronki. Oczywiście też te kwiaty wycięte z kolekcji. Klej. U mnie to jest taki zwykły sznurek lniany. No i mam oczywiście kamyczki i białą farbę później do chlapań. I chyba to tyle. Gilotyna i trymer, bo na trymerze biguję. Hej Izabela, hej Tina. Hej Ewelina. Dobra, słuchajcie, nie ma co, będziemy zaczynać. Ja sobie sięgnę tylko po mój trymer. A wszystko będę Wam wyjaśniać po prostu na bieżąco, myślę. Będziemy wykonywać teraz taką bazę. Potrzebujemy jedną kartkę A4. Oczywiście, słuchajcie, a oczywiście jest szkic. Tylko że on jest troszeczkę źle narysowany, więc ja nie wiem, czy... Ja go po prostu narysuję jeszcze raz i wstawię Wam tradycyjnie pod postem konkursowym na naszej grupie. A jeszcze mam jedną ważną rzecz do powiedzenia. Mamy znowu niespodziankę od naszej szefowej. Dzisiaj i jutro, do końca jutrzejszego dnia, do godziny 23:59, dostajecie 15% na cały asortyment w sklepie na hasło LIFE. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was serdecznie do sklepu. Kolekcja Blooming Magnolia jest dostępna, już Ania Wam ją udostępniła, podesłała linka. Także pamiętajcie, 15% na cały asortyment obowiązuje dziś i jutro, do końca jutrzejszego dnia. Cześć Elżbieta. Jest szkic, tak jak mówiłam, ja później zauważyłam, że ja go troszeczkę źle narysowałam. Także wrzucę Wam na grupę już poprawiony szkic. No ale na razie się nim będę asekurować, bo same miejsca, w których będę bigować, one są poprawne. Także przygotowałam sobie kartkę, mam mój trymer, sięgam po kość i wkładam mój papier do trymera wzdłuż dłuższej ścianki kartki A4 i wykonuję pierwsze bigowanie na 1,5 cm. 1,5 cm, pierwsza linia bigowania. Cześć Karolina. Tak, Wanda, zgadzam się, kolekcja jest śliczna. Kolejna linia bigowania na centymetrze trzecim, czyli było 1,5. Teraz mamy 3. Następnie na 21.
Dobra, 22 i 6. I tyle. Wzdłuż tej ścianki nie będziemy już więcej bigować. Odwracamy prostopadle. I bigujemy kolejno na, czekajcie, muszę sobie zerknąć na moją ściągawkę, na 1,5. Ja się tu staram dobrze zbigować, bo jak wiecie, ten mój papier nie zawsze ze mną współpracuje. Następnie na 9,5. Czekoladownik będziemy wykonywać z jednego arkusza A4. 9,5, następnie na 11. Na 19. Cześć, Henryka. 19. I na 20,2. I tego ostatniego bigu nie będę już robić mocno. To jest po prostu miejsce, zaznaczenie, w którym żebym widziała, gdzie muszę ten papier obciąć. No i koniec. Papier już jest zbigowany, trymer będziemy mogli już odłożyć. Ania Wam przypomina, że jeszcze tylko dziś można się zgłaszać do gościnnego design teamu. Nabór trwa. Maila macie podanego w wiadomości od Ani. Także kto ma ochotę spróbować swoich sił, to zapraszamy serdecznie. Czekamy na wasze zgłoszenia. Dobra, odwracam swój papier wypukłą stroną bigu do siebie. Nie wiem, ile wy to będziecie teraz widzieć, ale w ten sposób to teraz musi być. Wypukła strona do mnie. No i te zaznaczone na czarno elementy będę wycinać. Cześć, Dorota. Czyli potrzebuję nożek i potrzebuję linijkę. Zacznę od wycięcia tego dużego kawałka. Jeżeli wejdę Wam głową, no to bardzo przepraszam, ale odbija mi się tu światło i nie wszystko widzę niestety. I wycinam to razem z linią bigowania. Tak, czyli cała moja linia bigowania zostaje przeze mnie wycięta w tym momencie. Tu sobie nie docięłam, więc muszę poprawić, bo zrobi mi się taki brzydki zadzior. Ok. Dobra, ten duży kawałek już wycięłam. Teraz natnę sobie, żeby wyciąć ten mały po lewej stronie mojej bazy. Dobra, z tej strony mam już nacięte i natnę jeszcze z tej strony tutaj tą dłuższą linię. Jak macie jakieś pytania, no to słuchajcie, dziewczyny, nie krępujcie się odnośnie tego czekoladownika. Mogę Wam na bieżąco odpowiadać. Czekajcie, żebym teraz, widzicie, żebym gafę szczeliła, już bym to źle zrobiła. To muszę nacinać z tej strony.
Ok, resztę będę wycinać nożyczkami. Czekajcie, ja się muszę... Aha, widzicie, zapomniałam sobie tego tutaj odciąć, ale to nie szkodzi. Zaraz to poprawię. Wycinam sobie, słuchajcie. Tutaj zapomniałam sobie tej małej flapki ściąć. Zetnę to nożykiem. No oczywiście ja zapomniałam to po prostu na gilotynie obciąć. To ostatnie miejsce bigowania, które sobie zaznaczyłam, tak jak Wam mówiłam, ono miało iść do ścięcia. Zapomniałam tego zrobić, więc ścięłam sobie to teraz na nożyku. Ta flapka, którą tutaj teraz wycięłam na skos, to będzie flapka, która zamknie mi mój czekoladownik. I tutaj, na tym małym paseczku, wycinam sobie kolejną flapkę, czyli wycinam to tutaj do skosu. Pokażę Wam zaraz ten szkic z bliska, żebyście mogły go zobaczyć. I myślę, że wtedy się wszystko wyjaśni. Powinno Wam powstać coś takiego. Już Wam przybliżam ten szkic. Wybigowałam sobie swoje linie. Po dłuższej krawędzi, po krótszej krawędzi. Powtórzę Wam to szybciutko. Pierwsza linia wzdłuż dłuższej krawędzi, pierwsza linia bigowania była na 1,5 cm. Kolejna na 3 cm. 21 i 22,6. Wzdłuż krótszej linii odwróciłam, wybigowałam sobie tę linię, odwróciłam o 90 stopni i bigowałam na 1,5 cm, na 9,5 cm, na 11, 19 i 22. I tu wzdłuż tej ostatniej linii bigowania na 20,2 powinnam ten kawałek ściąć, ale o tym zapomniałam, więc posłużyłam się teraz linijką i nożykiem. Wy sobie możecie... oczywiście na trymerze lub gilotynie to ściąć. Wtedy to jest łatwiej. No i wycięłam sobie moje niepotrzebne elementy z kartki A4, żeby powstała mi po prostu baza czekoladownika. Cała siatka jest tutaj zaraz znaczona na kolorowo, czyli najpierw wycięłam ten duży prostokąt tutaj. Tak, i wycinałam wzdłuż drugiej linii pionowej, drugiej linii pionowej bigowania. Przybliżę Wam to. Cześć, Ela. To na siatce tutaj dobrze widać, w którym miejscu to jest ucięte. Tak jak mówię, wrzucę wam zdjęcie tego, tylko zrobię to na nowo, opiszę to na nowo, żeby nie było żadnej pomyłki. I wtedy myślę, że bez problemu sobie taką bazę stworzycie. Mnie zawsze w czekoladownikach denerwowało to, w robieniu baz czekoladownika na Milkę, że po prostu trzeba go wykonywać z dwóch kartek A4. Nie było szans wykonać takiego tradycyjnego czekoladownika z jednej kartki A4. Więc posiedziałam i wymyśliłam sobie z jednej kartki A4 czekoladownik pionowy, inaczej otwierany. Czekoladownik otwiera się w ten sposób. I tu można wyciągnąć oczywiście czekoladę. Agnieszka, oczywiście będzie schemat. Schemat już jest, tylko dzisiaj właśnie spojrzałam na niego i zauważyłam, że źle wypisałam te linie. Jakby na odwrót, rozumiesz? Nie jest to takie istotne. Dostaniecie dobry schemat. Dostaniecie go dobrze narysowanego. Ogólnie jest dobrze narysowane i wszystko jest dobrze napisane. Tylko jest jakby w tą stronę. A my tą kartkę później odwracamy wypukłym do nas i wycinamy czerwone. Tak? Same linie bigowania są tutaj wklęsłe i jest wszystko w porządku. I dopiero później odwracamy i wycinamy. Dziękuję, Kasiu.
Dobra. Aha, co jeszcze zrobię? Skrócę sobie tutaj od ostatniej mojej linii wyłbigowania tą klapkę na 5 cm. I zrobię to już tutaj przy mojej macie. Utnę to po prostu nożykiem. Nie będę tego już wkładać do gilotyny. 1, 2, 3, 4, 5. Jak chcecie, to możecie sobie to dłuższe zostawić. Ja to skracam na 5 cm. No i dobra, słuchajcie. Te śmieci już odłożę. Matę jeszcze będziemy potrzebować, więc tylko zsypię sobie śmieci na bok. Dobra, najpierw zacznę sobie zaginać moje linie. Ja się z tym moim papierem muszę tutaj... Jest was dwie, czy ja mam echo? Nie wiem, Kasiu, jestem sama, a ty jesteś pierwszą osobą, która mi mówi, że masz pogłos. Wszystkie linie bigowania odginam sobie. Delikatnie papier. Najpierw palcami. I później wspomagam się kością. Też te małe flapeczki. Cześć, Elżbieta. Hej, Justyna. Wszystkie linie po kolei. Ja to robię bardzo delikatnie, bo problem z moim papierem już znacie. Dobra. Ostatnia linia bigowania została zgięta. No i słuchajcie, przymierzam sobie tylko, czy wszystko mi pasuje, czy wszystko się tutaj zamknie dobrze. Raczej nie powinno być z tym tutaj problemu. No i okej. U mnie chyba wszystko wyszło prosto i mój czekoladownik się powinien dobrze zamknąć. Kolejnym krokiem będzie wycięcie sobie tutaj takiej dziurki. Nie jest to oczywiście koniecznie. Możecie zostawić to na wprost. Możecie sobie tutaj wyciąć dziurkę takim dziurkaczem okrągłym, jeżeli taki macie, albo takim dziurkaczem, który wycina, który się używa do robienia kopert. Też można takiego użyć, po prostu takie nacięcie tutaj zrobić, żeby tą czekoladę było można łatwiej wyjąć. Nie jest to koniecznie, bo tak naprawdę można ją stąd wysunąć, więc możecie to też zostawić na płasko. Ja lubię, jak tu jest troszkę wycięte, więc to po prostu zrobię. Takie wycięcia podobne robiliśmy już, więc nie jest to nic nowego. Przykładam sobie moją bazę czekoladownika do maty, na której tnę. To jest ścianka, na której będę pracować, tak? Tutaj mam jedną flapkę i tutaj mam drugą flapkę po boku. Między tymi dwoma liniami bigowania, które wyznaczają mi tą ściankę, zaznaczam po centymetrze kropeczką od każdej linii bigowania. Zaznaczam sobie tu po prostu taką kropeczkę. Przykładam linijkę 2 cm poniżej tej linii kończącej mój czekoladownik. Robię tu kreseczkę i na tej kreseczce zaznaczam 2 cm od tych linii bigowania. Tak wyznaczyłam sobie tu miejsce, w którym
Za chwilę nożykiem to wytnę. Tutaj jest po centymetrze od linii bigowania, a dolna linia jest jakby 2 centymetry. Tutaj są 2 centymetry i tutaj są 2 centymetry. Tutaj jest 1 centymetr. Cześć Gosia. Przybliżę Wam na chwileczkę. Tak, czyli ta kropeczka na górze jest 1 centymetr od tej linii bigowania zaznaczona i tak samo tutaj 1 cm. Później wyznaczyłam sobie linię 2 cm od brzegu mojej bazy. No i kolejno na tej linii dwie kropeczki, które są od tej linii bigowania 2 cm odsunięte. Tak samo od tej linii bigowania 2 cm. I to wyznaczyło mi miejsce, w którym sobie zrobię takie nacięcie. Najpierw sobie tutaj po linii wytnę na dole. Od kropeczki do kropeczki. No i później tutaj po ukosie. Również od kropki do kropki zaznaczonej. Takie podobne wycięcie robiliśmy, jak tworzyliśmy kartkę, kopertę. Więc nie jest to nic nowego. Ale spokojnie można to zastąpić czymś innym. Jeżeli macie taki większy dziurkacz, koło, no to jak najbardziej. Ja takiego nie mam, musiałabym tutaj wykrojnikami kombinować. A już tego nie chciałam robić. Więc zrobię takie zwykłe nacięcie. Sobie poprawię nożyczkami, bo mi się coś nie udało. Okay. Została mi taka nitka papieru brzydka i muszę ją wyciąć. Nasza baza już jest w sumie gotowa. Dobra. A, okej, Kasia. No, ale pomogło, tak? I po głosu już nie masz. Co jeszcze zrobię, żebym o tym nie zapomniała? Zaokrąglę sobie tutaj brzegi. To będzie moja flapka, która mi to zamknie. No i za chwilę będziemy już docinać papier ozdobny. Baza czekoladownika już jest zrobiona. Tutaj macie też różne opcje, słuchajcie, na zamknięcie tego czekoladownika. Ja sobie wymyśliłam w tym czekoladowniku, którego robiłam, przygotowując ten live, wymyśliłam sobie, że będzie to zapięcie na magnes, ale takie wcale nie musi być. Można tutaj zrobić dziurkę i nitem ją zabezpieczyć i zawiązać to na sznurek, zawiązać to na wstążkę jakąś ładną. Nie ma żadnego problemu. Tutaj bym schowała po prostu wstążkę pod kompozycję. Dwa kawałki wstążki przesunęła, przewiązała przez tą dziurkę i zawiązała kokardkę. Ja chciałam mieć zamknięcie na magnes, więc... Justyna otworzyła wino czekoladowe. Super, zazdraszczam. Dobra, bazę mamy gotową. Sięgnę sobie po swoje papiery. Przypomnę Wam jeszcze o naszej promocji dzisiaj. Dzisiaj i jutro. Do końca jutrzejszego dnia dostajecie 15% na cały asortyment w sklepie, wpisując hasło live. Tylko dzisiaj i jutro. 15% na cały asortyment na hasło live. Mam tu przygotowane, słuchajcie, dwa takie ścinki i chciałabym je wykorzystać. Myślę, że tu się... Tak, tu na wysokość mi to powinno wejść. A z reszty sobie okleję plecy i tutaj tą flapkę. Więc
O, muszę pojechać po moją gilotynę. Tej maty do cięcia jeszcze daleko nie odkładam. Ona mi się jeszcze prawdopodobnie przyda. No i zaznaczam sobie, słuchajcie, ołówkiem na tym kawałku papieru, który chcę mieć tu na górze. Myczek lodownik powinien mieć 8 cm szerokości, więc powinno to być na 7 i 8, ale ja to zawsze sobie wymierzam ołówkiem i na wysokość również. I tak po prostu docinam ten papier. Zaraz Wam powiem, jak to u mnie wyszło, bo jak tutaj wkładam, to widzę. Staram się głową Wam tu nie skoczyć. Mi to wyszło, słuchajcie, 7,7 cm. Mam nadzieję, że to nie będzie za mało. Ale już uciechałam, więc... Więc raczej nie. Nie będzie wyjścia. Będzie takie. No. Powiedzmy, że jest ok. Mogłoby być ciut szersza. Na te 7 i 8. Ja tam lubię te białe ramki. Chociaż nie. Jest ok. Ja je lubię po prostu mniejsze. Przykładam sobie od razu, to sobie zaznaczę. Mój papier ozdobny do bazy, tak jak ona powinna być. Odwracam. I tak samo jak w przypadku tamtej kartki, którą robiliśmy, odrysowuję sobie tutaj ołówkiem od wewnętrznej strony. Ten ołówek sobie tu z bazy zmarzę, bo on później może być widoczny. Tak jak mówiłam, tej maty nie odłożyłam za daleko, no bo muszę sobie to wyciąć. I jak to wycinam? Wycinam to po prostu o milimetr poniżej mojej narysowanej linii. Także tą moją linię ołówka wycinam całkowicie. Około milimetr poniżej wycinam, ciągnę nożyk po prostu, linię nożykiem. I ostatnia ścianka. Tu coś jeszcze nie docięłam, więc poprawiam. Dobra. Przymierzam. I na moje oko powinnam tutaj jeszcze troszeczkę dociąć z tej strony. Więc już to poprawiłam. Druga przymiarka. Malwina się pyta, do kiedy można wysyłać zgłoszenia do DT. Do dzisiaj, do końca dzisiejszego dnia przyjmujemy zgłoszenia. I teraz jest w porządku. Teraz jest ok. Nie wiem, czy sobie z dołu troszeczkę nie zetnę, ale to się najwyżej zastanowię i zrobię to później. No i dobra, teraz zetnę ten pasek informacyjny. Z której strony? Myślę, że tak, w tą stronę. Najpierw sobie zaznaczę na wysokość.
I teraz kolejno na szerokość. Tu mam ten mały paseczek. Później moje plecy czekoladownika. I później kolejny paseczek. Ja to sobie zaznaczam hurtowo, żeby za każdym razem po prostu nie przykładać tej kartki. Najpierw ścinam na wysokość. No i później kolejno, tak jak zaznaczyłam sobie te kropki ołówka. Jeden pasek, plecy i drugi pasek, bok z boczku. Tego jeszcze nie odkładam, bo będę musiała jeszcze tu i tu na dół wyciąć, więc to jeszcze sobie zostawiam. Sprawdzam tylko, czy to będzie pasować. To wygląda dobrze. No i boczne paseczki powinny też być ok, ale sprawdzamy. Ok. Moim zdaniem pasują. Więc odkładam na bok. Co jeszcze muszę uciąć? Muszę jeszcze te dwa paseczki dociąć. No i tą klapkę na górę. Więc tym razem ścinam sobie ten kawałek, który mi został. Na szerokość dopasowuję go. No i kolejno. Najpierw ta flapka na dole. Później flapka na górze. No i ta flapeczka, co z przodu, zamyka nam czekoladownik. Ela była na imprezie. W końcu są wakacje. Dobra, jeden paseczek. Oj, chyba mi szarpnę łopatę. Zaraz, najwyżej będziemy poprawiać. Drugi paseczek. I flapka. Ok. Sprawdzam, czy dobrze sobie to docięłam. Jest w porządku. Tu jest w porządku. I tu jest też w porządku. Tu sobie od razu zaokrąglę rogi. No i jest. No i słuchajcie, teraz możecie albo okleić ten czekoladownik w takiej formie, jakiej on jest tutaj. W sensie jeszcze nie wsklejony. Tu mi jeszcze zostało ten taki mały far. O! I dopiero go później skleić. Albo najpierw skleić bazę i później okleić ją papierem bazowym. Ja myślę, że sobie okleję czekoladownik najpierw. Będzie mi to po prostu łatwiej zrobić, jak baza jest jeszcze niezłożona. I zacznę to robić od pleców. Więc sięgam po mój klej. Nanoszę klej na moją dociętą z papieru skrapowego już część. No i przyklejam. Tutaj się nie ma nad czym zastanawiać. Raczej nic źle nie zrobimy. Magnes będzie z przodu. Może sobie to napiszę, żeby o tym nie zapomnieć. Chociaż jakbym zapomniała, to byśmy kombinowali ze wstążką albo ze sznurkiem. Bo wstążki nie mam przygotowanej, ale sznurek tu leży. Dobra, paseczki na górze i na dole też już sobie mogę przykleić. I tak samo nanoszę klejem.
przyklejam na bazę. To samo na dole. A dajcie mi znać, czy ktoś się skusi i zrobi taki czekoladownik. Czy już w ogóle byłyście na urlopach, czy dopiero jeszcze, dopiero jedziecie? Czy jesteście w trakcie? No i mam jeszcze te paski. Jeden będzie tu. I drugi będzie tam. Jeden przyklejony. Dziękuję. Elu. I jeszcze drugi. Tutaj jakoś, tu akurat mi wyszło tak, że ten wzór się połączył, ale nie zwracam na to uwagi. Mogę przykleić go w tą stronę, mogę go przykleić inaczej. Nie jest to takie ważne. Chciałabym zrobić. Super, będzie się bardziej mi bardzo miło, jeżeli skorzystacie z tutorialu i zrobicie po prostu swoje czekoladowniki. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na wykonywanie ze mną takiej bazy, no to może skorzystać oczywiście z gotowej bazy albo zrobić inną bazę czekoladownika. Nie ma żadnego problemu. Ok. Będę robić, ale chyba dopiero we wtorek. Nie szkodzi, Heniu. Nie szkodzi. Ja to prawdopodobnie dopiero pod koniec tygodnia uda mi się post konkursowy wstawić. Więc macie czas. Jeżeli ktoś by chciał, żebym mu jeszcze raz powtórzyła wymiary, jak to zbigować, albo chciałby zobaczyć jeszcze raz ten szkic, no to dajcie znać, nie ma problemu. Ja mam awersję do czekoladników, bo w tym miesiącu zrobiłam 30. Ja widziałam, Maryla, widziałam to zdjęcie, które pokazywałaś, które publikowałaś, tak. Widziałam, ile ich zrobiłaś. Sama radość zrobić samemu od podstaw. Tak, też tak myślę i tak jak Wam mówię, bardzo mnie złościł fakt, że z takiej zwykłej bazy, takiej standardowej bazy czekoladownika nie można, nie idzie zrobić z jednego arkusza A4. Więc wymyśliłam, że będzie czekoladownik się inaczej otwierał. Okej, mi tutaj wszystko zapasi. Tą wierzchnią część w moim tym czekoladowniku miałam tu przejechaną radełkiem, więc tak samo sobie to teraz zrobię. Tylko nie przygotowałam sobie, wiecie, tego miękkiego. I muszę coś tu znaleźć. Jakieś kartki może? Ale mam, o, mam swój taki notes, w którym mam, słuchajcie, wszystkie, opatrzcie, tutaj mam nawet ten szkic na czekoladownik i on powinien być w ten sposób, czyli albo być tutaj zaznaczone, że najpierw trzeba odwrócić kartkę i później wycinać to. Baza wydaje się bardzo prosta, tak, bo ona jest prosta. To nie jest wcale... Ona wcale nie jest trudna. Trzeba po prostu zbigować w odpowiednim miejscu, no i te zbędne elementy wyciąć. Czy ten live będzie zapisany? Dziękuję, Elu, za podpowiedź. Tak, live będzie zapisany, to już raczej opanowałam. Myślę, że i tym razem się uda. Zrobię sobie tak. Tu powinno być na tyle miękko, że... Ale ten mi się podoba i zrobię. Ojej, dzięki, Maryla. Będzie mi bardzo miło. No i jadę tym radełkiem. Ja to robię od linijki, bo tutaj akurat chciałabym... No, średnio widać te wyradełkowanie. Jeszcze nie jest ten papier na tyle miękki. No, ale trudno.
Nie przygotowałam tej swojej gąbeczki. Podkładka pod myszkę to jest w sumie. Jak radełkuję na takiej podkładce po prostu odwróconej tą miękką stroną do góry. No ale nie przygotowałam sobie. Ojejku, Marzenko, cześć. Co się stało? Mam nadzieję, że nic poważnego. A mam tutaj jeszcze zrobiony czekoladownik. On nie jest skończony, bo on nie jest ozdobiony. Ale Wam pokażę. To jest z innej kolekcji. To jest Middle Impressions. I tutaj nie zamykałam go na magnes, tylko zaznaczyłam sobie kropeczkę na dole, jak tutaj po prostu wytnę później dziurkę i będę właśnie robiła zamykanie wiązane na kokardkę, na wstążką lub sznurkiem. Zobaczę jeszcze i ten sznurek po prostu tu pod kompozycją schowam. Tak, tylko Wam chciałam pokazać, że opcji zamykania i tutaj wycinałam go na okrągło i robiłam to, słuchajcie, tym dziurkaczem do robienia kopert. I takie wycięcie też Wam pokazałam, jak zrobić tym dziurkaczem kiedyś, jak robiliśmy sobie wspólnie kartkę świąteczną, bożonarodzeniową. To robiliśmy też podobne wycięcie. I tu w tym czekoladowniku wykorzystałam to do stworzenia tutaj tego wycięcia w bazie. Dobra. W tym czekoladowniku mamy wycięcie nożykiem. No to fajnie, Basiu. Basia pisze, że zapatrzyła się i podoba jej się baza i kiedyś zrobi na wzór. Dobra. Myślę, że trzeba będzie zająć się magnesem. Ja mam tutaj magnesy dwa przygotowane. Staram się go przykleić mniej więcej na środku. Słuchajcie, kleju sobie nie zakręciłam. A jest tak ciepło, że ten klej mi po prostu tak... Ja najczęściej robię na ćwiekach i sznureczku. Tak, oczywiście też tak można. Przykleiłam sobie na klej magnes. Drugi przyczepiam od spodu. Staram się go wyśrodkować. Nanoszę na niego kleju. Mogłam to w sumie zrobić, jak już baza będzie sklejona. Wtedy bym miała pewność, że wszystko jest równo, ale dobra. Złożę ją sobie. I zamknę. I tu zostało mi zaznaczenie klejem, więc ściągam ten magnes od środka, który był na środku i przykładam na to zaznaczenie klejem. I teraz mogę sobie już przykleić ostatnią część. No i zakryję mój magnesik. Dobra, tam chyba wszystko pasuje, więc normalnie naklej. Możecie sobie ten magnes zabezpieczyć jeszcze taśmą. Ja tego tutaj nie robiłam. Dobra, dociskam. No i jak chcecie, to wycinacie sobie też kawałek tutaj, żeby okleić od środka ten czekoladownik. Ja tego też nie robiłam. U mnie mój czekoladownik jest od środka biały. Moim zdaniem nie musi być oklejony. To zależy, jaki macie papier. Ten bazowy.
na ile gruby, czy chcecie go oklejać. O, i zamyka się. Dobra, sklejamy naszą bazę. Rozkładam bazę w ten sposób. I zaczynam od tych małych bocznych flapeczek. Nanoszę na nie kleju. I zamykam tutaj do kąta prostego. Jak widzę, że moje brzegi tutaj równo idą, to delikatnie sobie tutaj od środka palcem dociskam. Czekam kilka sekund, aż klej złapie. Już mi się to przesunęło, więc poprawiam. Tak, tutaj należy zwrócić uwagę na to, żeby te rogi tutaj ładnie się zamykały, żeby nic nie wystawało. Dokładnie to samo robię z drugiej strony. Tutaj rogu nie widać, ale staram się to po prostu zrobić prosto. No i zaś mi się to odkleiło. Patrzcie na uparciuch. Ok. Teraz nanoszę kleju na tą dużą tutaj flapkę. Słuchajcie, wiecie, co mi się znowu stało? To samo, co mi się działo, jak mieliśmy live'a z albumem. Mam nadzieję, że to się zaraz tu odświeży. Dobra, ja chyba jestem. Dajcie mi tylko znać, czy wy mnie widzicie i słyszycie. Widzę, że mi się coś zacina tu. No i niedobrze, niedobrze. No i dobra. No i ostatni krok, to nanoszę kleju na tą ostatnią flapkę. Dzięki, Dorotka, za informację. Widać i słychać, napisała Dorota. Więc możemy tworzyć dalej. Tutaj zwracam tylko uwagę, żeby te linie po prostu ze sobą grały i nie szły jakoś krzywo. Nie mam dłuższej kości, więc sobie tutaj linijką docisnę. No dobra, nasz czekoladownik jest już sklejony, baza jest już sklejona. Mamy przymocowany magnes. Klej sobie zaraz porządnie złapie, więc nie będę tutaj jeszcze za bardzo nim ruszać. No i jeżeli zrobicie sobie zapięcie na magnes, no to też macie dwie opcje, trzy nawet, albo nawet więcej. Możecie po prostu zakleić magnes i otwierać tak po prostu za tą klapkę. Możecie tutaj wkleić sobie kawałek wstążki, która będzie Wam służyć za trzymadełko i będzie pomocna przy otwieraniu. A ja sobie wymyśliłam tak. Zrobiłam to w ten sposób. Wycięłam wykrojnikiem, najmniejszym wykrojnikiem koło, jakie miałam. I to jest akurat, nawet mam ten wykrojnik tu przygotowany dla Was. To jest taki malutki wykrojnik koła. Akurat w tym przypadku jest to koło z przeszyciami. Zatkam klej, żeby nie wyschnął. Mogę Wam zaraz powiedzieć, jaką on ma wielkość. On ma 2 cm. Wycięłam sobie tym wykrojnikiem 3 kółeczka. Przepraszam, zapomniałam, dopiero dołączyłam. Skąd zamówiona baza na czekoladownik? Pyta się Magdalena. Madziu, robiliśmy bazę samodzielnie. Będziesz mogła wrócić sobie do początku naszej transmisji.
Tam pokazywałam szkic na ten czekoladownik. Szkic wrzucę Wam też później na grupie. Lubię Scrap and Me. To jest baza, którą wymyśliłam sobie sama. Nie kupisz takiej, ale możesz sobie zrobić. No i dobra, wracając do zapięcia. Wycięłam 3 kółeczka wykrojnikiem. Moje kółeczko ma 2 cm. I zamontowałam na środku ćwiek. Mam to już zrobione, ale w sumie mam też przygotowane 3 kółeczka i mam przygotowane ćwieki, więc może zrobimy sobie takie coś po prostu wspólnie. Będziecie wiedzieć, jak to się robi. 3 kółeczka. W tym celu będę potrzebować mój krokodyl. Dobra, na jednym z kółeczek próbuję wytrafić na środku i narysować sobie kropeczkę. I wycinam w tym miejscu dziurkę. Ok, wycięte. Teraz biorę drugie. Przyklejam to z dziurką. Do drugiego kółeczka bez dziurki. Możecie wyciąć te dziurki od razu. Ja to robię w ten sposób, bo jeżeli wyszłaby mi tak dziurka krzywo, to zawsze to mogę w tym momencie jeszcze troszkę poprawić. No i mam dziurkę. Ja korzystam z takich ćwieków, słuchajcie, to są takie ćwieki, ja je kupiłam na poczcie kiedyś. One mają fajny złoty kolor, ale mają bardzo długie te wąsy tu. Więc ja sobie wcześniej w tym ćwieku po prostu te wąsy ścięłam takimi nożyczkami kuchennymi, bo one by mi tu wystawały spoza mojego kółeczka. I to jest taki zwykły ćwiek biurowy. Tak jak Wam mówię, kupiłam go taką paczuszkę na poczcie. I teraz przekładam, sprawdzam, czy mi to będzie pasować, czy to będzie na środku. Pasi. Biorę kawałek sznurka, zwykły, u mnie to jest zwykły biały sznurek. I przekładam, on jest u mnie za długi, więc od razu... Łopsala. Linijka podskoczyła. Przekładam przez tą dziurkę. Zostawiam mniej więcej taki długi, jaki bym chciała, żeby ten sznureczek mi tu długi wystawał. Ok, wkładam tutaj w to ćwieka na środek i odginam od tej strony te wąsy i te wąsy przytrzymają mi po prostu mój sznurek. Tutaj wspomagam się, słuchajcie, szpikulcem, żeby to rozszerzyć, ale możecie to kością robić, czymkolwiek, cokolwiek macie pod ręką. Tak, poprowadziłam ten sznurek tak, że teraz jak ja zamknę te wąsy mojego ćwieka, to one mi będą ten sznurek tutaj trzymać. Oczywiście wpuszczę tam też kleju, żeby mieć pewność, że nic mi tam nie ucieka, słuchajcie. No i jest zamknięte. Ten nadmiar sznurka ścinam oczywiście. A cześć, Emilcia. Wanda pisze, że podobne ćwieki kupiła w Tegli. Na pewno znajdziecie je w wielu miejscach. To nie są żadne specjalne, żadne markowe ćwieki. No i nanoszę na to kleju. Tu też do tego metalu. Po całości. I przyklejam moje trzecie kółeczko. Zamykam tego ćwieka po prostu kolejną warstwą papieru, żeby mieć pewność, że mi się tam nic nie poruszy. Nic nie ucieknie, sznurek żaden nie ucieknie. No i mamy takie trzymadełko. Trzymadełko, otwieradełko.
z wypuszczonym tutaj kawałkiem sznurka. Że mój ćwiek jest metalowy, no to on też będzie tutaj. Dlatego starałam się wyśrodkować ten magnes, bo on zostanie też przyciągnięty przez ten magnes do siebie. Tak będzie mi to po prostu łatwiej tu przykleić. Naniosę tylko kleju, jak już tu okleję to papierem ozdobnym. Na tą część tutaj naniosę kleju i to trzymadełko samo trafi na miejsce, w którym powinno być, no bo magnes przyciąga metal. I zamknięcie będzie gotowe. Myślę, że całkiem fajny sposób. Mam nadzieję, że skorzystacie. Dobra, słuchajcie, zanim zapomnę, przypominam Wam o rabacie, który Ania dla nas przygotowała. To jest 15% na cały asortyment w sklepie. Na wszystko, na co macie ochotę. Rabat obowiązuje dzisiaj i jutro do końca dnia jutrzejszego. I dostajecie go wpisując przy zamówieniu hasło live. I jeżeli ktoś ma ochotę czekoladownik od środka okleić, no to proszę bardzo. Nam nawet zostało kawałek takiego. Widzieliście, ja korzystałam w sumie naprawdę ze ścinków już rozpoczętych arkuszy. Nie rozcinałam nowego arkusza. Dobra, ja myślę, że ja sobie to trzymadełko już przykleję, żeby ten klej porządnie sobie związał. A w międzyczasie włączę sobie już klej na ciepło. A muszę tu zanurkować pod biurko, bo mi się kabel zaplątał. Dobra, jestem. Klej się grzeje. Przyklejam swoje trzymadełko. Cześć, Bożenko. Jestem bardzo spóźniona. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Ja postaram się jak zawsze tego live'a zapisać, więc będziesz sobie mogła wrócić. I jak będziesz miała ochotę, no to wykonasz swój czekoladownik. No i tak jak mówiłam, ten magnes nam to przyciągnął. Więc tutaj nie musiałam już tego centrować. No i zostawiam do wyschnięcia. Mogłam w sumie ten wziąć. Ten miał chyba dłuższy sznureczek, ale już jest przyklejony. Cała baza już jest oklejona. Będziemy sobie teraz ozdabiać. Ja już Wam pokazywałam na początku, co ja sobie przygotowałam, żeby do ozdobienia czekoladownika, ale pokażę Wam jeszcze raz, tylko troszeczkę ogarnę moje biureczko. Ściągam śmieci na bok. Dobra. Karteczkę odsuwam na bok. Co ja mam przygotowane? Dzisiaj tego nie jest za wiele. Słuchajcie, mam powycinane elementy z kolekcji, więc je już sobie wyciągnę z folii, żeby nam tu nic nie świeciło. Powycinane kwiaty z arkusza z dodatkami. Mam jedną tekturkę. To jest tekturka z miszmasz papierowy. Dostaniecie ją również w sklepie. Ja tą tekturkę już sobie zawczasu wytapowałam białym gesso, gąbeczką i ona już jest sucha. Jeszcze nie wiem, czy tutaj używałam też tekturkę. Pod spodem takie małe kwiatuszki, to była inna tekturka, ale miałam tylko jedną, więc mam tutaj inną. Też są kwiatuszki, ja sobie ją rozdzielę na kilka części i gdzieś w kompozycję postaram się wplątać. Mam dosłownie małe ścinki koronki, te już nawet porozcinane. Tu później też rozetnę według potrzeby. Na razie zetnę tylko ten tiul. Jego na pewno nie będę potrzebować. Mam kilka kwiatków wykonanych przeze mnie z materiału. Jeszcze nie wiem, które użyję.
Tu miałam takie różowe, ale teraz chyba pójdę w białe. Fajny ten ufycik, pisze Wanda. No super, cieszę się, że Ci się podoba. Ok, kilka kwiatów z materiału. To mogą być oczywiście takie kwiaty, jakie chcecie. Troszkę sisalu, no i pianka dystansowa. I w sumie tyle. Mam jeszcze później oczywiście kamyczki i farbę, ale to już na koniec. Moja główna kompozycja. Ja sobie, wiecie co, przełożę, włożę sobie do mojego czekoladownika czekoladę, bo wtedy będzie stabilniejsze, nie będzie mi się chwiało. Śliczna tekturka, pisze Jolanta. To jest tekturka z miszmasz papierowy. Ona też jest ze sklepu Scrap and Me. Zakupiona w sklepie, też ją tam dostaniecie. Nie wiem, czy aktualnie jest dostępna, czy nie, ale to sobie musicie sprawdzić. Dobra. No to jedziemy. Podstawy mojej kompozycji na pewno będą stanowić wycięte elementy. I kompozycję ułożę podobnie jak tu. Bo tak naprawdę, słuchajcie, jeszcze na przykład nie dodałam napisu, nie dodałam dedykacji na tym czekoladowniku. Czekoladownik możecie wykorzystać w wersji pionowej i wtedy tutaj bym dała jakiś malutki napis, albo może on być w wersji poziomej i wtedy ten napis może być tu, może być tu, możecie w ogóle nie dawać napisu. Tak, kompozycja, dziękuję Ci, Marzenko. Kompozycja jest na tyle uniwersalna, że może być równie w pionie, jak i w poziomie. To już od Was zależy. Wy możecie ułożyć całkiem inną kompozycję niż ja. Możecie oczywiście korzystać też z innej kolekcji niż ja korzystam. Zacznę od tych trzech elementów, które już sobie tutaj przygotowałam i na pewno będę je podnosić dzisiaj na piance. Dzisiaj sobie troszeczkę podystansujemy. Więc zaczynam od tego elementu. Ten jeden przykleję na klej, dlatego, że on mi tutaj wchodzi pod moją flapkę. Więc jego na pewno przykleję na klej. No i więc od razu to robię. On musi być na płasko, bo ja nie chcę, żeby pod flapką jeszcze był dystans. Tam jest magnes i nic tam nie musi odstawać. Ale kolejne już będą dystansowane. No i okej. Myślę, że to jest w porządku. Słodkiego, miłego życia napis. Tak. Dobra. Kolejne elementy będę podnosić na pianka. Więc natnę sobie kilka kawałków. Tutaj się jeszcze za bardzo nie przejmuję tym, że gdzieś mi tam kawałek pianki wystaje, bo ja na pewno to jeszcze będę więcej warstw tutaj dokładać. To jest na razie moja spodnia warstwa. Ona jeszcze zostanie przykryta. Oczywiście nie chcę, żeby mi wystawał jakiś wielki kawał tej pianki, ale jak gdzieś tam mały rożek mi wystaje, to się tym za bardzo nie przejmuję. Dobra, od razu to kleję. Pierwsza warstwa już idzie na piankę. Tylko ten jeden element przykleiłam na płasko na klej. Mam taką podłużną kompozycję po prawej stronie mojego czekoladownika. Beta pisze, że ta kolekcja jest sama w sobie tak piękna, że trzeba się tylko starać, żeby jej nie zepsuć. Tak. Tak naprawdę wystarczy po prostu ułożyć sobie kompozycję z wyciętych kwiatów z kolekcji i też już może być. I też wcale nie trzeba dokładać
kwiatów trójwymiarowych. Ja bym chyba bardziej wolała, żeby to było w ten sposób wyciągnięte. Ok, tutaj muszę dać na pewno dwa kawałki. Mogłam sobie przygotować kosteczki, to by to szybciej szło, ale damy radę. Tutaj mamy dwa kawałki. Tu też powinno być dwa na tym małym cypelku. Na czerwonej bazie też by pięknie wyglądały. No jasne. Na każdej myślę, że nawet, że kraftowa też by się super z tymi papierami zgrywała, więc... Ok, no i tutaj dodam już po jednej warstwie. Jeszcze jeden mały kawałek. Nie musi być tego za dużo. Dobra, przymierzam sobie. I jak widzę, że mi to pasi, chyba sobie tutaj jeszcze dodam. Układać warto, bo się robi bardziej przestrzennie. No, masz rację. Znaczy ja bardzo lubię i prawie zawsze dodaję kwiaty takie robione już przez siebie. Ale widziałam bardzo ciekawe kartki czy prace stworzone na płasko, wiecie, bez tych przestrzennych kwiatów i były cudowne. To zależy, jaką mamy pracę do zrobienia albo jaką ochotę mamy. Dobra. Ta taśma się czasem nie odklei. Znalazłam kiedyś swoją pracę sprzed kilku lat i wszystko, co przykleiłam na taśmę piankową, odpadło. Wiesz co? Nie wiem. Mam tą taśmę już, no pracuję na niej już od jakiegoś czasu i na razie moje prace się trzymają. Możesz sobie to podklejać oczywiście, jeżeli nie masz pewności, możesz sobie to podklejać jeszcze klejem. Nie ma żadnego problemu. Z tego, co słyszałam, to może się tak zdarzyć, że taśma się pokruszy. Ale nie każda taśma się tak kruszy. Mam swoje prace, które robiłam już kilka lat temu i robiłam też je na taśmie. Podnosiłam elementy na taśmie i się trzymają. Chociaż nie twierdzę, że tak się nie stanie. Może się tak stać. Mi to nie przeszkadza. Mój czekoladownik nie będzie leżał w szafie kilka lat, tylko trafi na... w ręce pewnej osoby. Już niedługo. I wątpię, żeby ta osoba trzymała ten czekoladownik, wiecie, przez lata na półce później. Cześć, Asia. O, tekturkę macie podlinkowaną. O, dobrze, że mi przypomniano o tekturce. Tekturka mogłaby iść teraz. Bo ona nam zrobi jeszcze jedną warstwę. A ja nie chcę, żeby jej aż tak mocno było widać. Ona sobie ma wystawać w niektórych miejscach. Więc ja ją rozcinam tutaj celowo na mniejsze kawałki. Nie miałam zamiaru użyć jej w całości. Dobra, tu będziemy sobie wysuwać tą kompozycję. Szukam, jakie elementy, patrzę, jakie elementy tu jeszcze mam. Elementy możecie sobie rozrywać na mniejsze. Skąd ma pani czekoladowniki? Pyta się Asia. Że masz na myśli, że te, które tutaj są, robiliśmy go. Musisz sobie wrócić do transmisji, do początku transmisji. Robiliśmy tą bazę od podstaw. Ten jest trochę za duży. On mi tu nie pasi. Ten wygląda tu znacznie lepiej. Ok. I jego nie będę podnosić, słuchajcie, na piance, tylko przykleję go tu już do tej wyższej części. On względem tego elementu przyklejonego niżej już jest podniesiony.
Dobra, pierwszy element już przyklejony. Tutaj muszą iść jeszcze jakieś kwiaty na pewno. Bo ja kupiłam rzeczy z papieru, pisze Asia. Tak, można tam kupić. Można tam kupić. Oni są producentem baz, więc jak najbardziej. Myśmy sobie robili tutaj od podstaw swój czekoladownik. On jest inaczej zamykany niż te, o których ty wspomniałaś. Kombinuję, który element? O, może coś takiego. Też nie wiem, czy to nie za duże. Patrzę, co ja tu jeszcze mam. Ten mi się podoba. Podniosę go też na piance. Tu jakiś listek mi się zaplątał. Dobra. On idzie tu na podniesiony na piance. Sięgnę też po swoją koronkę, bo jak później mogę o niej zapomnieć. Poprzymierzam sobie, gdzie ona by mogła być. A czy lek będzie zapisany, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to tak. Do tej pory się udawało, więc mam nadzieję, że i dzisiaj się uda. Dobra. Podkleję tu kawałek koronki. Koronkę w tym miejscu podkleję zwykłym klejem introligatorskim. On za kilka sekund już powinien złapać tą tkaninę. Dobra. Idą pierwsze liście. Turki jeszcze nie wklejam, bo sobie będę kombinować, gdzie ona mi tu najbardziej będzie pasować. Na razie ją tylko przykładam, żeby o niej nie zapomnieć. Pierwsze liście mam przyklejone. Tu brakuje mi tego dystansu. Chyba sobie go tutaj... Będzie trochę widoczne, ale ja tutaj jeszcze zaraz przykleję kwiaty i sizal, więc zasłoni mi tą taśmę. Ale zapada mi się w tym miejscu ten element, więc wolę go... Nie chce się to odkleić, no. Nie współpracuje ze mną ta taśma dzisiaj. O. Wolałam sobie to podkleić. Dobra. Tutaj też muszę ją jakoś rozbudować. Muszę jeszcze tutaj coś dodać. Sprawdzam, co tu mam. O, i ten wygląda już całkiem fajnie. I też go podniosę. Ja nie zawsze dystansuję tak swoje prace, także naprawdę każdy element podnoszę na piance. Tylko, wiecie, pracuję z klejem na ciepło, on już sam w sobie tworzy nam dystans. Dzisiaj jednak staram się te elementy popodnosić. Wyszła baza za drugim razem, pisze Zosia. No i super. Super, czyli Zofia ma już bazę zrobioną. I połapałaś się na tym moim szkicu, tak? No to się bardzo cieszę. Koronka. Gdzie jest moja koronka? Dobra, tu przyjdzie mój element. Ja chyba sobie zacznę kleić sizal i przykleję kwiaty. Bo to jest główny element na mojej pracy. Za krótki mam kamerę, nie sięga mi tu pistolet. Muszę się z pracą troszeczkę przesuwać w bok, więc wybaczcie. Nie tak prosto ją wyciąć. Dobry pomysł z tym podnoszeniem na kleju na gorąco. Pisze Beta.
myślę, że poprzymierzam sobie już te kwiaty. I w sumie chciałam zobaczyć te dwa lub te dwa. Ok, one sobie tu już będą leżeć. I ja sobie będę dokładać resztę rzeczy. Tutaj też jeszcze coś zielonego by się przydało. Jeszcze parę listków tutaj mam. Więc będziemy je wciskać. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ok, tak już całkiem nieźle. Mam jeszcze tutaj taki dłuższy element. Też by można było go tutaj podłożyć. Dobra, zaczyna się robić przestrzennie. Zaczyna mi się podobać. Więc kleję. Kleję teraz już na klej na ciepło. Teraz już mam sizal, który też mi daje dystans. Więc już nie dokładam pionek. Te elementy, które są jeszcze luźne, które po prostu przed chwilą przykładałam, żeby sprawdzić, jak będą wyglądać na kompozycji. Teraz przyklejam klejem na ciepło. Trzeba ten klej troszkę przytrzymać, żeby on złapał. To już jest wszystko na sizalu podniesione, więc już tu pionek nie dodaję. Dobra, pierwszy kwiatek idzie tu. Taka fajna dziurka mi się zrobiła, tutaj super pasuje się. Przyklejone. I drugi pójdzie tu. Kwiaty już są. Chwilę też trzeba poczekać, aż ten klej po prostu złapie i zastygnie. Wtedy unieruchomi nam nasze kwiaty i wszystkie inne elementy oczywiście. Zacznę tą tekturkę przyklejać, bo w końcu o niej zapomnę. A już sobie ją rozcięłam, więc szkoda by było jej nie wykorzystać. Ok. Tekturkę. Obojętnie czym przykleicie, może być to zwykły klej introligatorski lub klej na ciepło, to złapie momentalnie. Tu tą też już od razu przykleję, troszkę jej zetnę tą nóżkę, czy urwę tą nóżkę, żeby na pewno się zmieściła tam, gdzie ja chcę, żeby ona była. No i mam jeszcze kilka elementów tu tekturkowych, więc szukamy im miejsca. Ten mi tam fajnie się spasował. Dobra. O, super to tam weszło. Mam jeszcze moją koronkę, którą na pewno też jeszcze dodamy. To są takie, słuchajcie, ścinki już naprawdę. Któreś poprzedniej pracy po prostu niewykorzystane. A ja staram się nie marnować takich rzeczy, więc odkładam, zbieram i wyciągam przy następnym projekcie. Dobra, i tutaj też brakuje mi koronki. Widzę, że tu już chyba nie mam taki malusi element, ale on może być za mały, więc utnę sobie kawałeczek z tego większego.
tej większej części. I wciskam ją w te dziurki, które mi tutaj przy kompozycji wstają. Podklejam klejem. A dajcie mi znać, jak tam wasze urlopy. Już po, w trakcie, czy dopiero jedziecie. Baza to dobre ćwiczenie na cierpliwość i dokładność. Dzięki. Tak, ja bardzo lubię wykonywać sama swoje bazy, jak już chyba dobrze wiecie. Sprawia mi to radość. Po prostu. Ja dopiero jadę na wakacje, wracając do tematu wakacji, i już się normalnie nie mogę doczekać. Już potrzebuję wakacji. Ale jeszcze troszkę, muszę poczekać, jeszcze troszkę. Dobra, jak widzę, że tu papier mi się styka z papierem, to wystarczy podkleić klejem zwykłym introligatorskim. A jak gdzieś mi to tam, wiecie, wpycham w dziurki, Beta mówi, że bardziej się podoba ją z różowymi kwiatkami. No i spoko, każdy, wiecie, każdy lubi coś innego. Ja już z różowymi tam zrobiłam, teraz będzie z białymi. Będzie różnorodność. Szukam jeszcze jakichś elementów, żeby tutaj pouzupełniać kompozycję. Tu mam taką dziurkę, na pewno coś tam muszę wsadzić. Mógłby to być mniejszy element. Może coś takiego. W całości się to nie zmieści. Próbuję pojedynczo. Tak. On gdzieś tam na koronce jest, więc dodaję mu troszkę kleju na ciepło. Karolina pisze, że odlicza dni do urlopu. Zostało 7 roboczych. Planów brak i dobrze. Bo mąż sobie paluszka złamał. Ojej. No to współczuję. I szybkiego powrotu do zdrowia życzę mężowi. Ja niestety muszę trochę więcej niż 7 dni roboczych poczekać do swojego urlopu. Ale jak będę miała 7 dni roboczych, też już będę odliczać. Ale u nas zaczęły się właśnie ferie. Ten mi tu za mocno odstaje. Nie podoba mi się. Więc go ścinam, słuchajcie. I troszeczkę bardziej go tam wcisnę. U nas zaczęły się ferie i syn właśnie dzisiaj już na ferie wyjechał. Od soboty następnej urlop pisze Beatka, ale fajnie masz. Czy wyjazd z Niemiec do Polski można zaliczać do wakacji? Zawsze do wyjazd za granicę. Pewnie, że tak, ja też jadę do Polski, ale masz urlop, czy ja mam urlop jadąc do Polski, więc to są dla mnie wakacje, nie? Idę wtedy do pracy, to jest czas na mój odpoczynek. Chyba, że jedziesz do Polski służbowo, no to wtedy nie liczy się. Dobra, chyba tą tekturkę zużyłam całą. No i dobrze. Tu tę koronkę w sumie całą zasłoniłam, więc coś tu się postaram jeszcze dodać.
też jakiś kawałeczek by się przydał. Ojejku. Jolanta pisze, że zafundowała sobie kilka miesięcy chorobowego. Ojej, no to... to nie zazdroszczę. I tu jeszcze. No i powoli moja kompozycja się już... uzupełnia. Może zobaczę, czy tu jeszcze jakiś element, słuchajcie, papierowy nie dodać. Mam jeszcze liścia. Ale tak bym go nie zostawiła, tylko bym go jednak czymś jeszcze przysłoniła. O, teraz już całkiem. Też mi się podoba. Patrzę, co mi tu jeszcze zostało. Coś bym tutaj jeszcze dodała. Nie, kwiatów już chyba nie będę dodawać. Dobra, myślę, że tak. To już na pewno tutaj wkleję. Tu musiałby iść klej na ciepło. Ok. Kwiatka sobie troszkę rozłożę. I tą koronkę tutaj, chyba jej jeszcze nie podkleiłam. Dobra. Jeszcze coś było luzem, to nie? No i chyba będę kończyć. To już nie jest... to już jest skończona praca, to już nie jest... niedokończony projekt. Ja sobie zawsze dokładam kamyczków. Jeżeli uznam, wiecie, gdzieś tam na koniec, że jeszcze coś mi tam brakuje, no to sobie dodam jeden, dwa kwiatuszki już poza kadrem, ale to mogę już zrobić na koniec, a nie muszę Was tutaj trzymać przez godzinę, bo się nie umiem zdecydować, którego kwiatka jeszcze dołożyć. A ja myślę, że jeszcze na pewno coś tutaj powsadzam. Przypominam Wam o promocji, którą przygotowała dla Was Ania. Dostajecie 15% na całe zakupy w sklepie, wpisując hasło live. Nie, dobra, już nic nie dokładam. Sięgnę po moje kamyczki. Jola. I ręka pisze, że i czarna, i kraftowa baza wyglądają elegancko. No i super. Mam paletkę. Wycisnę sobie troszeczkę kleju. Poprzyklejam kuleczki. Dziękuję, Kasiu. W jakim sklepie ten rabat? No oczywiście w sklepie Scrap & Me.
pędzelek, moczę w kleju. Wkładam do moich kuleczek mokry pędzelek. No i w ten właśnie sposób przenoszę je na pracę. I zapycham nimi wszystkie dziurki, dokładam ich na koronkę, na kwiaty, tam gdzie popadnie. Nie musi być dużo, ale trochę. Ja po prostu lubię. Dobra, wystarczy. Teraz idzie farba. I pędzel. Ja mam pędzel taki na wodę. Pędzel wodny, o. Oczywiście mi chlapie, słuchajcie, dookoła. Ale nie tam, gdzie ma. Ale to już chyba jest standard. Całe biurko pochlapane, a praca nie. A jak będę chciała gdzieś jeszcze jakiś... Tu mi się brzydko rozmyło, nie podoba mi się. Więc dopóki farba mi jeszcze nie zaschła, no to ścieram paluchem. Możecie też sobie tył pochlapać, ja już tego robić nie będę. Tu może zostać. Dobra. Tada, skończone. Czekajcie, zetrę sobie tylko tą farbę, przynajmniej dłonią, żeby mi nie pobrudziła pracy. Czekoladownik jest gotowy. Tu mamy różowe kwiaty, tu mamy białe kwiaty. Z troszkę innych papierów korzystam, ale obydwa są zrobione z kolekcji Blooming Magnolia. Czekoladownik otwierany. W środku już jest czekolada. Kompozycja może być pozioma, może być pionowa. Ja się zastanowię, czy nie dodać jakiegoś napisu. Zobaczymy. Ja mam obok wielki kosz i chlapię w koszu. Ja kiedyś chlapałam w pudełku, ale wiesz co, nie chce mi się co chwilę po niego wstawać, a ja dużo chlapię i w sumie każdą, albo większość moich prac chlapię. Zaraz wytrę stół chusteczką, więc na pewno się zmyję. Sprawdzałam. Bardzo mi było miło, że byłyście. Przypominam Wam jeszcze o tym rabacie. 15% na cały asortyment wpisując hasło LIFE. Rabat obowiązuje dzisiaj i jutro, do końca dnia jutrzejszego. Czekam na Wasze czekoladowniki. Będzie mi bardzo miło, jak wykonacie taki czekoladownik na podstawie mojej transmisji. Ja, tak jak Wam mówiłam, cały ten szkic narysuję Wam jeszcze raz i w przyszłym tygodniu wrzucę Wam razem z postem konkursowym. Niestety będę miała czas dopiero pod koniec przyszłego tygodnia, więc uzbierajcie się w cierpliwość. Ale kto wyłapał, to może robić oczywiście wcześniej i... No i już publikować swoje prace. Później nie zapominajcie wrzucić prac pod tym postem konkursowym, bo tylko wtedy będziecie brały udział w konkursie, tak? Który jest organizowany przez Scrap and Me i nagrodami. No są fajne nagrody, więc opłaca się brać udziały w naszych konkursach. No i co? Chyba tyle. Nie wiem, czy wszystko powiedziałam. Myślę, że tak. O 15% Wam powiedziałam. Mamy jeszcze na Lubię Scrap and Me, na naszej grupie jeden, patrzcie jakie mam czyste ręce, jeden post aktywny, konkursowy. Macie tam, to jest z ostatniego live'a, tam gdzie robiliśmy kartkę z shakerem. Więc jeżeli jeszcze macie ochotę wziąć udział w konkursie i wykonać sobie kartkę z shakerem, to zapraszam Was serdecznie. Jeszcze macie czas. Jesteśmy właśnie na etapie wybierania pracy
z latawcem, więc niedługo też zostanie ten konkurs rozstrzygnięty. A ja sobie posiedzę tutaj jeszcze chwilę i zobaczę, czy nie podokładać gdzieś czegoś do kompozycji. Widzimy się za 2 tygodnie i to będzie nasze ostatnie spotkanie przed moim urlopem. Później wyjeżdżam na urlop. Wracam później, już na początku września do Was. Jeszcze nie wiem, co zrobimy za 2 tygodnie. Myślę, że jakąś mniejszą pracę. Zobaczymy. Jeszcze nie mam pomysłu, jeszcze nic nie wymyśliłam. Dobra, to życzę Wam wszystkim udanego wieczoru. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. I mam nadzieję, że będziecie następnym razem. Pa, pa. Dobranoc.